Cześć wszystkim. Dziś jest u nas piękna pogoda. Jesteśmy właśnie w cieplarni, która koniecznie wymaga podlewania, ponieważ no jest tutaj susza. Dlatego jak skończę nagrywać, jak skończę siać, to tutaj sobie włączę zraszacz, żeby wszystko tutaj pięknie mi się nawilżyło. Ale nie o tym dzisiaj, nie o nawilżeniu szklarni, a o właśnie wysiewach, jakie w tej chwili będę wykonywać. Jest to przede wszystkim ogórek. Ogórek, czy to śremski, czy julian, będę je w tej chwili sobie wysiewać. I niestety pozostały mi tylko i wyłącznie takie doniczki torfowe, których nienawidzę. Są to doniczki, które zbyt szybko przesychają. Bardzo trzeba uważać tutaj i bardzo trzeba pilnować podlewania roślin. Poza tym, jak ta w tej roślinie korzonki zaczynają tutaj przebijać się przez ten torf, to się łączą ze sobą. Łatwo tutaj lubią też łapać pleśń. Nie lubię bardzo tych doniczek. O wiele bardziej wolę te wielodoniczki plastikowe, dlatego że ja je kupię raz i mam je na wiele sezonów. Do większych roślin typu dynia, którą też, jeżeli znajdę dzisiaj czas, jeżeli mi się uda, chciałabym wysiać, no to o wiele bardziej do takich większych roślin właśnie bardzo fajnie sprawdzają się takie doniczki. Ja już, akurat te są nowe, ale tutaj mam obok używane, które wykorzystywałam do bobu. I zobaczcie, poza tym, że widać, że tutaj były używane, nic się z nimi nie dzieje. Zobaczcie, obejrzymy sobie je dookoła, nie ma żadnych pęknięć, tutaj też nic się nie dzieje, jest dosyć duży otwór, więc ta woda sobie spływa. Bardzo fajnie, bardzo łatwo jest, jak już mamy taką roślinkę przerośniętą, w sensie jest tu dużo korzeni, to po prostu troszkę sobie tylko tak rozruszam w dłoniach, przekręcę dookoła i tutaj pościskam palcami. I elegancko przekręcając w ten sposób roślinkę, po prostu ja ją wysuwam. Ona jest tak mięciutka, że wyciąganie roślin, sadzonek z tych doniczek, no u mnie sprawdza się naprawdę świetnie. Trudniej jest o wiele w tych doniczkach takich sztywnych, plastikowych, albo chociażby, teraz sobie tutaj zerkniemy dalej, chociażby w tych właśnie wielodoniczkach, w których ja mam posadzony por i rzepę. Fajne są, bo jak na przykład miałabym do takich donic wysiewać ogórki, no to nie wiem, ile bym musiała mieć miejsca. Więc tamte fajne są w przypadku właśnie takich mniejszych roślinek. Natomiast dużo trudniej jest wyciągnąć z nich roślinę, aniżeli właśnie z tych plastikowych, doniczek. Więc ja Wam serdecznie polecam właśnie te, które przed momentem pokazałam. I teraz tak, poza właśnie ogórkami, u mnie jest tylko śremski i julian, ponieważ ja potrzebuję ogórki do konserwowania, do kiszenia, a na świeżo też jak najbardziej się nadają, więc u mnie tylko takie ogórki są. Poza tym będę wysiewać też dynię zwyczajną, astrapolka, dynię Hokkaido, kewon, czyli arbuz. Kawon, czyli arbuz. I jeżeli znajdę czas, a chciałabym znaleźć czas, a jeżeli nie dziś, to do piątku mamy czas na takie rzeczy, będę wysiewać sobie rośliny jednoroczne. Ale to już w ostatniej kolejności. Najważniejsze dla mnie są ogórki, dynie i arbuz. No i tutaj ta cukinia, która była. W tej chwili jeszcze będę się czaić na okres, kiedy będę mogła wysiać kapustę, bo sobie przegapiłam. W zasadzie byłam na szkoleniach i się mi nie udało. No ale to jest jeszcze do nadrobienia. Więc w tej chwili zajmuję się tym, jak wysiewać. No jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę pokazać, ale myślę, że to jest tylko formalność. O, po raz pierwszy. A nie, już się cieszyłam, że znalazłam taką
takie fajne opakowanie, że jak zerwę, to będę wiedziała, co jest. Nie, no jest napisane tutaj na dole. No, powiem Wam, że i fajnie było tutaj... No, oczywiście kogut musi to po swojemu skomentować, ale... Moment, bo tu mam z tej samej firmy? Nie, to już jest... Tu już nie ma takiego czegoś. Tu już będzie gorzej. Ale jeżeli chodzi o tą firmę, to jest chyba Lobelia 2, tak? Lobelia 2. Tak, to bardzo fajnie tutaj, łatwo można było sobie tutaj oderwać tą część i od razu mam rośliny. O kurczę, zaprawiane. Gdzieś tam przegapiłam, nie doczytałam, że widać, są takie zielone zaprawiane. Pierwsze nasiona zaprawiane, jakie mam w życiu, nigdy takich nie miałam. Kogut, idź stąd! Bo będzie mi się tutaj cały czas ten kogut przeszkadzał. Mniejsza o to, że zaprawione, ale bardzo fajne opakowanie. Łatwo można sobie tutaj otworzyć i po zamknięciu nadal wiemy, co tu jest. Bo zazwyczaj jest tak, że jak tutaj sobie oderwiemy, to wtedy tak, nie wiemy, co jest w ogóle tutaj napisane, nie wiemy, co, albo nie wiemy, co to za roślina jest. A tutaj, zobaczcie, wszystko można sobie przeczytać. Moment, muszę przegonić tego koguta, bo inaczej się nie dogadamy. Jestem z powrotem. Musiałam go tylko troszkę pogonić. I tak z ciekawości otworzę drugie. Zobaczymy, jak będzie. No, on tu dalej jest. Daleko nie odszedł. No, też rozrywa się fajnie. O, tutaj bunt koguta. Też się dobrze rozrywa. Gorzej niż w przypadku tamtego opakowania, bo tam po prostu tylko tak zerwaliśmy na wprost. Ale nadal widać, co to za roślina. I można przeczytać, jak ją uprawiać. Zobaczymy, czy są zaprawiane. No, niestety też są zaprawiane. No, niestety tak. Dobra, żebym nie namieszała, to odkładam sobie Juliana i tutaj wysiejemy śremski. Kolejne nasiona będę już wysiewać do tych wielodoniczek, plastikowych, bo tak to... To... Strasznie będę musiała się pilnować z podlewaniem. I tak po kolei, nie wiem, czy tutaj widzicie. W zasadzie chyba Wam zasłaniam. Ja sobie tutaj wrzucam, a Wy nie widzicie, co się dzieje. I tak jedziemy. Ale się uparł. Cały ma ogród, to musi stać tutaj przy mnie i komentować. Wiecie co, nie będę Wam pokazywała wszystkich tych, bo to w ogóle nie ma sensu. Ja sobie szybko tylko porozkładam tutaj te nasiona. O, jeszcze mi tu spadło na dół. Dobra. Hop, hop. One wcześniej tutaj były podlane, te doniczki, bo inaczej byłyby całkiem suche jak pieprz. Więc ja sobie je namoczyłam, żeby były w miarę, zresztą widać, że są takie elastyczne. No i teraz biorę sobie odrobinę ziemi i opuszczam, przesypuję z góry. Lekko, tak w zasadzie nie przyklepując, tylko wyrównując bardziej powierzchnię. Tym bardziej właśnie, skoro tak są posiane płytko, trzeba pilnować nawilżenie gleby. Gleby czy tych doniczek w zasadzie. Także tak to u mnie na dziś wygląda. Znaczy na dziś, no na teraz, no bo więcej nie będę Wam pokazywać tych wszystkich wysiewów, bo one w zasadzie są bardzo podobne. Chciałam się z Wami tylko podzielić tym, co można w tej chwili siać i do czego, bo no zdecydowanie fajniejszym rozwiązaniem są właśnie takie miękkie doniczki, bądź te wielodoniczki plastikowe. Tych torfowych absolutnie nie polecam, wykorzystam, bo jeszcze mi gdzieś tam zostały z poprzednich sezonów, ale z wielkim trudem, z wielką niechęcią do tych torfowych doniczek. No, także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć!